Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Cześć, jak wam się spało? Bardzo dobrze. Mamy fajną miejscówkę w Rewalu. O, proszę. Na parkingu też przy morzu. Cicho, spokojnie. 200 metrów od morza. Tyle. Jak widać, w sumie wygrzewa się na słoneczku już. Tak, podobnie. Więc piękny dzień się zapowiada. Tak jest. Ale najpierw kawkę. Najpierw kawka oczywiście. Możemy wam troszkę pokazać, jak z rana nasz van obecnie wygląda. Trochę w nim jest mes, szczerze mówiąc. Bo mamy jeszcze rzeczy, które są do powkładania. Tutaj torby nasze z ciuchami. I na razie są ciuchy w torbach, bo jeszcze musimy przebudować naszą garderobę troszkę. Bo doszliśmy do wniosku, że ona jest jednak niepraktyczna i musimy więcej półek w niej porobić. Wielu z was pewnie się zastanawia, co my tutaj mieszamy i robimy z tą kawą, a my jesteśmy fanami Bulletproof Coffee, czyli kawy kuloodpornej, i to jest inaczej. Kawa, którą miesza się z... my mieszamy z masłem klarowanym, takie kupiliśmy w Danii, 900 gram. I dokładamy taką łyżeczkę masła klarowanego do naszej kawy i później blendujemy to na wysokich obrotach i robi się z tego taki kawowy krem. Więc nie musisz dodawać mleka, nie musisz dodawać żadnych słodzików, niczego, tylko dodać właśnie tłuszcz i zblendować kawę, i to jest po prostu tak pyszne, taka pianeczka. I to jest właśnie ta mikstura, która rozpoczyna nasz dzień. Teraz możecie zobaczyć, już jest taka pianeczka na kawce. Pięknie buzuje. Teraz nalewamy w stronę słońca oczywiście. Jest jedna, nalejemy do drugiej. Mamy piccolino. To jest magia. Grzęśniesz sobie wodę? Jeszcze? Nie. Wystarczy. Dobra. No, a w międzyczasie, jak pijemy sobie kawkę, to możemy wam powiedzieć, że dzisiaj idziemy na spacer. Gdzie? Gdzie? No nie wiem, serio. W międzyczasie, jak pijemy kawkę, to zdradzimy wam sekret, gdzie się dzisiaj wybieramy. Tak, wybieramy się na spacer z Rewala. Tutaj jesteśmy w Rewalu. A idziemy plażą do Niechorza. Niechorze? W miejscowości Niechorze. Tak jest. Żeby zobaczyć latarnię morską. Tak, trzymajcie za nas kciuki. Kawka i lecimy. Pchu. Thank you.
Jesteśmy teraz w Niechorzu i zaraz udamy się pod latarnię. Tam. Którą? Nomen omen. Minęliśmy już. Minęliśmy. Nie zauważyliśmy, że tam jest. Tam jest chowana w lesie. No i tak to byśmy, jak to już powiedział, doszli do ruskiej granicy i później byśmy nadal szukali latarni w Niechorzu i skończyłoby się na Uberze, więc tak. Dobrze wracamy, znaleźliśmy. Tak. Wracamy z powrotem. Lecimy. Ogólnie zwiedzanie Polski przynosi za sobą wiele ciekawych wspomnień i przypomnień, gdzie to człowiek był, gdzie to nie był. Ja na przykład w Niechorzu, gdzie teraz jesteśmy, byłam na kolonii, nie wiem ile mogła mieć, 10-13 lat, coś w tych okolicach. I przypominały mi się zdjęcia, które jeszcze gdzieś tam miałam wywołane. I byliśmy tutaj na plaży właśnie, ale to tak jest właśnie ciekawa sensacja, jak się palcem po mapie przejeżdża i mówi, kurczę, co się robiłem w tej miejscowości, co to było? Też tak masz? Też tak mam. Byłem parę razy w tych okolicach, zupełnie inaczej to wygląda. Tak, ciekawe. Jeszcze wiele nas czeka w Polsce. Dużo do odkrycia. Od co? Dotarliśmy do latarni w Niechorzu, która powstała w 1860 roku i działała od tego czasu do w sumie roku 1945, w którym została zniszczona podczas działań wojennych, a później odbudowana na nowo. I zasięg tej latarni to jest 37 km aż. Wiedziałeś o tym, Krzyś? Ciekawostki. A to jest szlak latarni morskich właśnie województwa zachodniopomorskiego i tą latarnię już znacie, bo ta była już w naszym vlogu z Kołobrzegu, prawda? A teraz jesteśmy tutaj w Niechorzu. Przyjechaliśmy z Międzyzdroi i lecimy szlakiem nadmorskim. Z ciekawych atrakcji, także w Niechorzu można zobaczyć wystawę klocków Lego. Wszystko obok siebie z latarnią. I też jest motylarnia. Tam widać motylarnię. Jest też wiatrak. I park miniatur latarni morskich. Szybko, kopcie, kopcie, kopcie! Sipka! Kopiecie czy nie? Siemanko. Siemano kochani. I jesteśmy teraz w Trzęsaczu. Idziemy zobaczyć ruiny kościoła na skarpie. Zapraszamy, chodźcie z nami. Zapraszamy. Deptaczek. W Trzęsaczu. Klasyczne artefakty tutaj po lewej stronie. Nadmorskie, pamiątka musi być. Jesteśmy właśnie przy ruinach kościoła gotyckiego w Trzęsaczu i tak naprawdę pierwsze wzmianki już o Trzęsaczu z bogatym kościołem parafialnym już były w 1331 roku i wyobraźcie sobie, że w tym roku, w tych latach właśnie ten kościół był oddalony od brzegu morza o 2 km, a właśnie z biegiem czasu ta odległość się zmniejszała i zmniejszała, aż do czasów współczesnych, kiedy została tylko ta jedna ściana, a ostatnie osunięcie tak naprawdę nastąpiło w 1994 roku i teraz pozostało to, co widzicie, a dodatkowo w 2009 roku, jak przejdzie się jakby w stronę morza za tym budynkiem, za tą resztką budynku, to jest jeszcze teraz widokowy, więc chodźcie zobaczyć, jak to wygląda z morza. Idziemy.
idziemy zobaczyć. Plaża w Trzęsaczu. A tutaj tak kaskadowo zrobiony jest wał pod ruiną kościoła, na który można sobie chyba z zamiarem może wejścia nawet, ale teraz jest zagrodzone. A tutaj prowadzi molo właśnie na ten taras widokowy. Pięknie, w ogóle wiatru dzisiaj nie ma, więc zupełnie inaczej. Tutaj teraz jest cichutko, przyjemnie, zupełnie inna atmosfera. Tym miłym akcentem żegnamy Was. Tak, i zapraszamy ponownie. Zapraszamy ponownie. Dajcie lajka, subskrybujcie nasz kanał, komentujcie. Luisia pozdrawia Was. A my tymczasem lecimy nad morze. Pa, pa!